W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Tylicza, do cerkwi świętych Kosmy i Damiana. Jest to dawna grecko-katolicka cerkiew zbudowana w 1743 roku. Po 1947 roku przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Obecnie użytkowana jako kaplica cmentarna parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu. Cerkiew wpisano na listę zabytków w 1964 roku. Została włączona do małopolskiego szlaku architektury drewnianej. Cerkiew w Tyliczu istniała już pod koniec XVI wieku. Obecnie istniejąca powstała w 1743 roku. Jednak kształt budynku został uformowany w czasie przebudowy w 1780 roku. W 1938 roku wykonano w niej zachowaną do dnia dzisiejszego polichromię ornamentalną i figuralną, nawiązującą do jubileuszu 950-lecia Chrztu Rusi. Cerkiew w Tyliczu jest cerkwią łemkowską, trójdzielną. Ponad przedsionkiem wznosi się wieża o konstrukcji słupowo-ramowej z drewnianym hełmem i kutym krzyżem. Znacznie mniejsze hełmy znajdują się ponad nawą, nad prezbiterium. Po obydwu stronach nawy cerkwi zlokalizowane zostały dwie kaplice boczne. Podobna konstrukcja występuje jedynie w świątyni w Miliku. Nawę pokrywa dach namiotowy, zaś prezbiterium kaleńcowy. We wnętrzu polichromia. Część wykonanych w jej ramach malowideł, w tym postaci świętych Olgi i Włodzimierza, to kopie ikon z soboru świętego Włodzimierza w Kijowie. Starszy jest ikonostas, powstały w XVIII wieku. W latach 80. XX wieku nieznani sprawcy wynieśli z niego część wizerunków, które zostały uzupełnione po 2001 roku. Szczególną cechą ikonostasu w cerkwi w Tyliczu jest wielkość ikon. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.